Siemanko, z tej strony Grosik. Jestem w Matczu. Wyskoczył mi taki wypad na tygodniu, niespodziewany. Problemy jakieś ze sprzętem jeżdżącym, czyli z samochodem. Więc przyprowadziłem tutaj auto, bo w Lublinie od ręki nic nie zrobią. O, tam sarenka za Bugiem chodzi. Auta mi nie zrobią od ręki, a potrzebny mi jest sprawny na sobotę. Więc przyjechałem tutaj i auto już się robi u znajomego, a ja idę sobie nad Bugiem i idę na moje miejscówki i będę sobie coś dalej kopał. Dzisiaj jestem z drugiej strony, od miejscowości sobie przyszedłem. Tam są domy w Matczu, tamtędy sobie przyszedłem właśnie. Auto zostało na podwórku u kolegi i sobie tędy zasuwam na miejscówki. Mam nadzieję, że tędy droga jest. Tutaj rów powinien być, ale jakiś mostek może jest. No. Najwyżej się przypłynę. Nie no, ścieżka jakaś jest jakaś kładka, dobra. Tu nieduży poziom jest. W rzece to w rowie też pewnie będzie woda. Wysoko, ta. O kurczę. Musiałbym pływać. No. Raczej bym tego nie przeskoczył. Patrzcie. O. Taka to. Rzeczka malutka. Proszę, i do Buga wpada. Ten rów. A tam dalej, nie wiem ile, z 50 metrów dalej, może do 100 metrów, u Brodowianka wpada do Buga. Dobra, idziemy dalej. No hej, pierwszy sygnał i kalesoniak jest. Tym razem czubek od pocisku. A teraz łuseczka od Mausera. I kolejna łuska od Mausera. O, tym razem kawałek łyżki. A tym razem jakiś odłamek. Kolorowy. A tymczasem znalazłem coś jakby z ołowiu. A może jakiś stop. I jakby kotwica tutaj była. Nie wiem, czy to kawałek guzika. Możliwe, że to był to guzik. O. Proszę bardzo. Coś takiego. Ciekawe. O proszę, leży sobie monetka. Co to jest? Teraz wam nie powiem, za bardzo zaklejone. A mi to wygląda na drugą RP. Tak, 5 groszy. 5 groszy, druga RP. Leżała na wierzchu, super. Dobry wieczór będzie. Kawałek łyżki albo widelca. I tymczasem łuseczka. Ale szrocik. I kolejna łuseczka. A tymczasem czubeczek od pocisku. I tymczasem kawałek pocisku. Teraz kawałek pierścienia z 76, ale wyprostowany i ucięty tak wzdłuż.
No, przez coś został nieźle przeorany. I znów kawałek łuseczki. I kolejna łuseczka. Obcięta, jak zwykle. I kolejny czubeczek od pocisku. I znów kawałek małej łuseczki. Kolejny dołek i kolejny ucięty pocisk. I kolejny kawałek łuseczki. I kolejna łuseczka. Albo to, co po niej zostało. I znów jakiś odłamek. I kolejna łuska. Znów łuseczka. Następny kawałek łuski. No dzisiaj sporo tego jest. Jakiś odłameczek kolorowy. I następny kawałek pocisku. Sporo tutaj tego. No i chyba koniec będzie na dzisiaj. Trochę naryłem się. Sygnału było dużo. A i tak zaraz słońce zajdzie, to ciemno będzie, a nad Bugiem nie można długo siedzieć.
Dorcia. 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 No nie wychodź, nie wychodź. Dorcia. No. Siedź, siedź, siedź. Dorcia, siedź. Siedź. A to mój pomocnik. Myje fanty. No hej, widzieliście, jakiego mam pomocnika. Córka pomagała mi myć te fanty. I tutaj widzicie, co wykopałem na ostatnim wyjeździe. Łyżeczka jakaś. Kawałek łyżki albo widelca, ale to już jest jakiś mosiąc. Co tam jeszcze? Kawałek łyżeczki albo widelca. Sporo łusek. Takich całych. Sporo łusek. Tutaj jak widzicie. Ale to już szroty takie. To tylko odpad jest. Elementy jakieś od zapalników. Zazwyczaj te pierścienie okalające od szklanek. Ewidentnie widać, że to z jednej i z drugiej strony. Jakiś kawałek ołowiu. Czubeczki od pocisków. Kawałek chyba mechanizmu z jakiegoś zegarka. Proszę bardzo. Dobra. Kalesoniak. Kalesoniak. Ten kawałek guziczka. Majlo, cicho. Kawałek guziczka ten. Taki marynarski jakby. Muszę posiedzieć, co to jest. A tak mi się wydaje, że to guzik był. Tylko, że obcięty jakiś. No. Tak to wygląda. Dobra. 5 groszy. Z drugiej RP. Tutaj leroku nie widać. Musiałoby się troszeczkę to pomoczyć, żeby było widać. Nie wiem, sakra, nic nie widzę na tym. 5 groszy ewidentnie, ale orzełka widać, a daty to nie. Musi troszeczkę pomoczyć się ta monetka. I niespodzianka, tego specjalnie nie nagrałem. Musiałem wam na podsumowanie pokazać. Coś takiego. Ja to wyciągnę delikatnie, żeby to się nie rozpadło, bo to się ledwo trzyma. I już mówię wam, co to jest. To jest taki pierścień okalający kufel z czasów I wojny światowej. A na tym kuflu było coś takiego właśnie. Dwóch cesarzy. Franciszek Józef. Proszę bardzo. Franciszek Józef. Delikatnie, żeby to się nie połamało. I Wilhelm II. Cesarz niemiecki. Wstawię wam link, jak wyglądał ten kufel. No, fajna sprawa. To pierwsza wojna światowa. Takie coś. A to niespodzianka była w tym filmie. Filmik taki niespodziewany, króciutki. Nie planowałem jechać, ale auto mi się popsuło, mechanika nie było dostępnego. A ja auto musiałem mieć gotowe na sobotę, czyli za 2 dni. A już mam zrobione, więc śpię spokojnie. Więc taki nieplanowany wyjazd i taka fajna znajdka.
Dobra, to delikatnie. O, tutaj położę, żeby to się nie połamało, bo to ledwo się trzyma. No i od tego nie było nic więcej. Czyli tego kubka nie było, tylko sama ta obejma z tego kubeczka. I wyjazd nawet. Militarki, jak widzicie, sporo. No jednak działeczka troszeczkę inna i już są inne trochę fanty. I trochę dalej od Buga. Może wyżej położona działka i już jak widzicie, całkiem co innego jak ostatnio. No każde pole, każda łąka jest inna. Inne rzeczy się znajdują. Dobra, to chyba na tyle. Wyjazd króciutki, ile ja byłem w terenie? 3 godziny? 3 godziny łaziłem. I wystarczyło mi, żeby tyle nagrzebać. Tylko no, napracowałem się dużo, nie powiem. Było dużo sygnałów. Śmieci wam nie pokazuję nawet. Bo szkoda filmu na pokazywanie śmieci. Kolejny wyjazd mam zaplanowany w niedzielę. Stanę po nocce. Zobaczymy, ile godzin dam radę wytrzymać w terenie w niedzielę. Mam nadzieję, że pogoda będzie ok. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik. A, jeszcze, jakby ktoś mógł, bo widzę w statystykach, że dużo osób jest, które ogląda filmy moje, ale nie subskrybuje. Taka malutka prośba. Prosiłbym o subika, bo zależy mi, żeby mieć 1000 subów i móc sobie zdjęcia z terenu, czy jakieś takie wrzucać po prostu na YouTube, a nie na Face'a. Bo Face'a nie każdy używa. Widzę 85% o wyświetleń i obejrzeń moich filmów to są osoby, które nie są subskrybentami. A więc proszę o subskrypcję. I lajki, i komentarze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Mówił do wszystkich Grosik. Cześć.